nie dojść do śmierci przez swe błędne życie. To temat oparty na Księdze Mądrości, 1 rozdział, 12 werset, który mówi: nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami. Kiedy ludzi spotyka nieszczęście, potrafią zgłaszać pretensje pod niewłaściwy adres, do Boga, zamiast do siebie. Na przykład pewna kobieta wdała się w niemoralne kontakty z pewnym mężczyzną, a gdy zachorowała na AIDS, wpadła w rozpacz i wołała w modlitwie: Boże, dlaczego mnie to spotkało? W tym przypadku to swojemu zachowaniu, swojej niemoralności, swojej głupocie zawdzięcza problem. Dlaczego ma pretensje do Boga? Oczywiście cokolwiek nas spotyka niekoniecznie musi mieć związek z Bogiem. Twierdzenie, że to Bóg nam coś zrobił i w związku z tym powinien nam to wyjaśnić, nie tylko jest fałszywym rozumowaniem, ale jest wręcz zarozumialstwem. Kim my, kim ty, człowieku, jesteś, by Bóg miał chodzić za tobą i w zależności od swojego widzimisię karać cię lub ratować, krok w krok za tobą, tak obserwować, co robisz i reagować. Wielu wspaniałych ludzi zginęło nie dlatego, że utracili łaskę u Boga, ale dlatego, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu o złym czasie. Czasem może być to przypadek, jak w sytuacji, gdy pijany kierowca uderzy w nasz samochód. Lub może to być skutek naszej brawory, gdy nadmiernie rozwiniemy prędkość, lekceważąc słabą widoczność na drodze. Albo będzie ślisko, a my się spieszymy. Obwinianie o wszystko Stwórcę jest niepoważne, jest chorym rojeniem. Tak samo oczekiwanie, że Bóg nam w cudowny sposób da zamożność, jak i obawa, że nas zatłucze przy pomocy spadającej dachówki, gdy zapomnimy się pomodlić rano, są niepoważne, czyli chore, i świadczą o zupełnym braku znajomości Boga. Możemy prosić Boga o ratunek z trudnej sytuacji, ale jeśli nas wysłucha, to traktujmy to jako coś wspaniałego, coś niezwykłego, a nie coś oczywistego, bo niechby spróbował nas nie wysłuchać. Nie możemy mieć takiej postawy roszczeniowej, bo taka postawa nie podoba się Bogu. My nie zasługujemy na cuda, choć otrzymujemy je dzięki wspaniałej łasce Ojca Niebieskiego. I o tym pamiętajmy. Bóg też nie kara nas za życia, ale daje nam czas do nawrócenia, dlatego ludzie źli żyją czasem dłużej od ludzi dobrych. Nie dlatego, że Bóg ich nagrodził za zło, tylko dlatego, że chce, by jeszcze się nawrócili, by te powolne umieranie, starzenie się, tracenie sił dało im do myślenia, by jeszcze pokutowali. Księga Mądrości, którą zacytowaliśmy na wstępie, przekazuje nam ważną wiadomość. Swoim życiem sami pracujemy na śmierć lub na życie. Oczywiście dotyczy to głównie życia wiecznego lub kary śmierci dla tych, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia. To, co nam się przydarza w życiu, często jest skutkiem naszego wcześniejszego działania. A to, co nas spotka na sądzie ostatnim, na pewno będzie skutkiem wcześniejszego życia. Bądźmy więc mądrzy i żyjmy mądrze, nie sprowadzając sobie nieszczęścia. Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami. Księga Mądrości, 1 rozdział, 12 werset.